należy do tych, którzy bardzo wysoko cenią ten tekst w ogóle Wyspiańskiego. A Wesele mnie zachwycało od samego początku. Przede wszystkim jako kunszt poetycki, jako fantastyczna polszczyzna, jako głęboka poezja, pełna odniesień. I to takich odniesień, mówiąc najprościej, arcypolskich, czyli sięgających trzewi, samej istoty, polskości, polskich problemów. Zawsze mnie fascynowała symbolika Wesela, to, co jest pod spodem. No i to tak trwało latami, aż pogłębiałem to moje pragnienie, aż w końcu spojrzałem w kalendarz kiedyś i pomyślałem sobie, że najwyższa pora, żeby to z siebie wyrzucić. Tutaj gdzieś trzeba z tyłu głowy mieć dziady mickiewiczowskie, bo bez wątpienia, używając modniejszego języka, on dekonstruuje Weselu, potem Wyzwoleniu już bardzo wyraźnie i dalej, pewną mitologię romantyczną związaną z naszymi podstawowymi problemami. Mitologię w takim rozumieniu, że to jest coś, co magazynuje się w podświadomości narodowej, czy w nieświadomości narodowej. Mitologia. I ponieważ to jest mitologia głęboko nas tkwiąca, czasami poza świadomością. Nawet sobie nie uświadamiamy na co dzień, jak głęboko to w nas jest i jak wyłazi, jak się tylko nakłuje, jak się dotknie, jak od razu boli. Mamy do czynienia ze sztuką klasyczną. No a klasyka jest wtedy klasyką, kiedy jest współczesna. To znaczy, kiedy odpowiada, kiedy na jakieś odwieczne pytania, które przenoszą się do współczesności, albo które w dalszym ciągu są bolesne, czy są jakieś dotykające, prawda, tajemnicze. Pomyślałem sobie, że jedną z ważniejszych problemów związanych z symboliką to jest zdemaskować chochoła. Nie przedstawić chochoła, tylko zdemaskować. Nawet powiedziałbym konkretnie zdemaskować w każdym z nas, ponieważ chochoł to nie jest coś czy ktoś, kto jest poza i na którego można coś zrzucić, którego można tak prosto odrzucić, tylko to jest ktoś w nas, w każdym z nas tkwiący. Tutaj odwoływałem się, pracując z aktorami, do eseju księdza Tischnera o chocholizmie, który mi bardzo odpowiada, o melancholii. Złoty róg najpiękniej Marek Grechuta w takiej piosence, którą napisał bardzo dawno temu, kiedy jeszcze Polska była zniewolona, który się nazywa Wolność, kiedy właściwie w esencjonalny sposób odpowiedział na to pytanie. Dlatego też prawdopodobnie będę cytował na końcu tą pieśń Marka Grechuty. No oczywiście z widmami porobiłem różne dziwne rzeczy. To jest konieczne, ponieważ od momentu prapremiery zawsze był z tym kłopot. Bo można powiedzieć, co się komu w duszy gra. Już dzisiaj bogatsi o psychologię głębi, o cały postmodernizm. Wiemy, że to są koszmary dręczące poszczególnych bohaterów. Dla mnie pierwsze widmo było problemem. Od czasu szkoły Wyki, profesora Kazimierza Wyki, on i jego uczniowie najgłębiej i najciekawiej dla mnie rozpracowywali Wesele od strony znaczeń, od strony głębi i tych wszystkich odniesień, to też sobie nie radzili z tym pierwszym widmem tego malarza. Więc ja sobie z tym poradziłem i myślę, że to nasze odniesienie jest pewnym sukcesem interpretacyjnym, który nie sposób ominąć będzie. Dawniej tak się mówiło w Teatrze Polskim, nie tym polskim, tylko w ogóle polskim teatrze, że prawdziwy teatr dramatyczny to jest taki teatr, który ma obsadę Wesela. Więc ja jestem w takim teatrze, mam zaszczyt pracować w takim teatrze, którym jest obsada Wesela, znakomita obsada Wesela. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie złożyć ukłonu aktorom Teatru Polskiego, ponieważ kreowanie tekstu Wyspiańskiego wymaga mistrzostwa. To jest wielka, wspaniała poezja, ale trzeba pamiętać, że to jest wiersz i pamiętać, że my to wszystko robimy w duchu Wyspiańskiego i z wielkim szacunkiem dla polskiego teatru i dla polskiej poezji. Myślę, że widzowie będą bardzo zadowoleni z tych postaci i że docenią właśnie to, co jest polszczyzną, która pada ze sceny w Teatrze Polskim. Proszę Państwa, macie w Warszawie piękny teatr, świeżo odremontowany, położony w centrum miasta, w pięknym miejscu i macie na afiszu Wesele. Nie musicie jeździć do Krakowa, chociaż już Pendolino jeździ i może byłoby to proste. Nie, nie. Możecie, wystarczy, że tramwajem, autobusem, na piechotę, Karasia 2, na Wesele, ponieważ każdy musi przyjść, każdy musi przyprowadzić swojego dzieciaka i pokazać mu, tu jest Polska.